Hej, 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 cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany. Siadam, nagrywam, drugi odcinek z rzędu, jest 2:50, ja muszę jutro około 9:00 wstać, no, walić to, 40-minutowy odcinek, jeszcze jeden sobie walny i trudno. Jeden nasz kolega, Mac, sobie biega w kółko. On ma jakieś odkrycie do dokonania i jestem naprawdę ciekaw, co to za odkrycie i co on tutaj wykombinował z tą wagą, którą znaleźliśmy w ruinach Warthal. Tak w zasadzie jestem tym tak zaintrygowany, o co chodzi z tą wagą, że w sumie to tylko i wyłącznie dlatego włączyłem ten kolejny odcinek, bo chcę się dowiedzieć, co się dzieje tam. Ciekawie się zaczyna robić. Znaczy zaczyna się robić ciekawie już od dobrych 50 odcinków i cały czas napięcie rośnie, poza tam jakimiś upadkami napięcia, kiedy robię jakieś poboczne questy, ale mam nadzieję, że ten rozdział 6 już będzie prowadził nas prostą ścieżką do końca. Tak bardzo jak nie chcę, żeby ta gra się kończyła, tak bardzo jestem ciekaw, co się jeszcze wydarzy po drodze. Gdzieś wśród moich ksiąg powinno być dzieło o tytule Potęga Równowagi. Od wielu lat jej nie czytałem i nie wiem, gdzie mogłem ją położyć, ale z pewnością znajdziemy w niej coś przydatnego. Ja jeszcze raz przyjrzę się lekturze opowiadającej o historii wyspy. Gdy dowiedziałem się o waszej wyprawie, z ciekawości zacząłem wertować te stare kroniki. Sugerują, że prawda o rozjemcy może być zupełnie inna, niż wszyscy przypuszczali. Okej. Okay. Gdzie ja mogę znaleźć tę księgę, o której mówisz? Potęga Równowagi. Leży na samym środku twojej podłogi. Jakby... Okej, okay, dobra, przeczytajmy ją sobie. To? Tak jest. A, nie mogę jej przeczytać, okej. Okay. Mam twoją księgę. Wspaniale, pokaż mi ją. Szybko czytasz. Niesamowite, przez tyle lat nikt na to nie wpadł. Jak mogliśmy być tak ślepi? Aha. To tyle? Dobra, idziemy pogadać z tym. To jak? Oświecisz mnie w końcu? Wygląda na to, że rozjemca wcale nie jest mieczem. Jeden z tłumaczy pierwszej spisanej historii wyspy Archolos popełnił błąd. Oryginał tekstu mówi o tym, że władcy dawnego Archolos utrzymywali pokój poprzez rodowe ostrze i rozjemce, które dawały moc, by zgasić ducha walki w sercach najbardziej zagorzałych przeciwników oraz wprowadzać pomiędzy ludźmi prawdziwą sprawiedliwość i równowagę. Podczas któregoś przekładów zniknęło słowo i, a kolejne opracowania i powstające legendy tylko ugruntowały ten pogląd. W ten sposób rodowe ostrze i rozjemca dla przyszłych pokoleń stały się jednym i tym samym przedmiotem. Sam pomyśl, o ile lepiej brzmi historia, w której to miecz jest rozjemcą. Przynajmniej taka jest moja teoria. Zgadzałoby się to z historią, którą nam opowiedziałeś. Nic dziwnego, że miecz i waga były zaraz obok siebie. Dla władców twierdzy to były dwa równie ważne artefakty. Zgasić ducha walki może odnosić się do lodu wydobywającego się z ostrza. Dokładnie o tym samym pomyślałem. W jaki sposób waga miałaby wprowadzać sprawiedliwość? Ta waga nie jest zwykłym urządzeniem. Na podstawie informacji z księgi, których dla mnie szukałeś, wnioskuję, że wbrew pozorom waga ta nie służy do sprawdzania, jak ciężkie są przedmioty. Magia, która w niej tkwi, pozwala ocenić i porównać prawdziwą wartość rzeczy. Z takim narzędziem każda transakcja może być w pełni sprawiedliwa. Pomyśl, ilu konfliktów można by w ten sposób uniknąć. Autor księgi nie podaje informacji o tym, jak stara jest waga, ale jego zdaniem artefakt ten pochodzi jeszcze z zamierzchłych czasów, gdy cały nasz świat zamieszkiwały zupełnie inne kultury. Wtrąca jeszcze coś o tym, że już wtedy wierzono w Adanosa. By ukarać nieposłuszeństwo swych wyznawców, zesłał wielką powódź, która sprawiła, że do dzisiaj zachowały się jedynie pojedyncze relikty ich dawnej świetności. Ta część brzmi już jednak jak fantazja.
Nie zmienia to jednak faktu, iż w przedmiocie czuć aurę równowagi Adanosa. Jesteś tego pewny, Ingolfie? Tak jak już mówiłem, to jedynie moje teorie. Jednak wszystko wskazuje na to, że chociaż część z nich jest prawdziwa, ta niezwykła waga wymaga jednak dziesiątek lat skrupulatnych badań, żeby być w stanie powiedzieć o niej cokolwiek więcej, a co dopiero poznać tajniki jej działania. Jedno jest jednak pewne, pod żadnym pozorem nie możemy pozwolić, by wpadła w niepowołane ręce lub, co gorsza, znowu niszczała przysypana gruzami. Marwinie, wiem, że dopiero co został ci odebrany rozjemca, ale muszę prosić cię, byś zostawił tę wagę z nami. Nie mam żadnej materialnej nagrody, która mogłaby ci zrekompensować jej wartość, lecz jestem pewny, że sam Adanos podziękuje ci za ten gest podczas następnej modlitwy. No dobra, trzymaj. Co się dzieje? Arcymistrzu, wybacz, że przeszkadzam, ale mam bardzo pilną wiadomość. Wieża sygnałowa płonie. Co? Jak to? Macie jakąś informację, co się mogło wydarzyć? Nie, arcymistrzu. Gdy tylko dostrzegliśmy światło i dym, natychmiast przybiegłem przekazać informację. Musimy to sprawdzić. Ależ Notgerze, Przeor wyraźnie nakazał... Wiem, co nakazał! Nie zapominaj, że aktualnie to ja jestem zwierzchnikiem klasztoru. Przeor nakazał nam czekać na znak. Myślę, że dzisiaj dość ich już mieliśmy. Najpierw jego niedyspozycja, później odkrycie prawdy o rozjemcy, a teraz jeszcze sygnał z wieży. Kto wie, czy to nie sami orkowie spróbowali zbliżyć się do Silbach. Marwinie, ostatnio miałeś okazję wiele podróżować po wyspie, a ja nie opuszczałem murów zakonu od dobrych kilku lat. Udasz się tam ze mną? Czyżbyście w końcu zamierzali interweniować w świat zewnętrzny? Przyznaję to z pokorą. Ty i wielu młodych magów miał rację. Zbyt długo siedzieliśmy zamknięci w naszym bezpiecznym klasztorze. Pozwoliliśmy, by na wyspie szerzyła się nieprawość. Teraz jestem już pewny, że Adanos chce, byśmy na nowo przywrócili tutaj ład i porządek. Czy to oznacza, że upewnicie się, że lichwiarza dosięgnie sprawiedliwość? Masz moje słowo. Jeśli ten człowiek jest winny wszystkich przewinień, o które go oskarżacie, to zasłużona kara go nie ominie. Notgerze, widzę, że nie odwiodę cię od tego pomysłu, lecz ufam, że czynisz to zgodnie z wolą samego Adanosa. Teraz to ty jesteś najwyższym wśród nas i nie śmiem wydawać ci poleceń, lecz proszę, pozwól, bym to ja udał się z Marwinem na wieżę sygnałową. To na tobie spoczywa odpowiedzialność za klasztor i przygotowanie magów w razie najgorszego. Nie możemy ryzykować, że coś ci się stanie. Mam nadzieję, że nie będziesz ich musiał użyć, ale przyjmij te eliksiry lecznicze. Jeśli potrzebujesz jeszcze przygotować swoje wyposażenie przed drogą, to na placu klasztoru znajdziesz potrzebne przyrządy, a nawet kilku gości, którzy pewnie chętnie z tobą pohandlują. Będę tu na ciebie czekał. Śpiesz się, nie mamy czasu do stracenia. Okej, to brzmi jak, kurwa, ostateczne starcie. Każą mi się iść przygotować, dają mi jakieś mikstury, które mi mogą być, może się nie przydadzą, a może się przydadzą. I jakby to brzmi bardzo, bardzo jak ostateczne rozwiązanie. Chwila, gdzie ja mam znaleźć tych gości, o których on wspominał? O kim on wspominał? Kogo my tu mamy? Karden? Thorsten? Badulf? Kim ty kurde jesteś? Ziemi? Nie pilnujesz wejścia do podziemi? W tym momencie drzwi pilnuje inny mag. To chyba oczywiste, że musimy się co jakiś czas zmieniać. Stanie w tych podziemiach może jest wspaniałym sposobem na medytację, ale każdy potrzebuje od czasu do czasu zażyć świeżego powietrza. Mógłbym Nie wyglądasz mi na... Za następne będziesz musiał jednak Okej, czyli mogę z tobą handlować tutaj.
Fajnie, fajnie. Thorsten, czy ty tutaj jesteś? Z jakiej racji ty tu jesteś w ogóle? Thorsten? Co ty tu robisz? Marvin? Mógłbym zapytać o to samo. Tak się składa, że przybyłem do klasztoru razem z Lokfarem, naszym magiem z wioski. Ktoś musiał pomóc temu staruszkowi przemierzyć półwyspy, żeby mógł spotkać się ze swoimi braćmi. Zazwyczaj prosił o to Markusa albo Stone'a, ale gdzieś ich wywiało. Stwierdziłem, że nie zaszkodzi mi rozprostować kości, a przy okazji mogłem sprzedać trochę mojego sprzętu na winnicy i w kopalni soli. A może ty czegoś potrzebujesz? Zerknę bardzo chętnie. Kurwa, kiedy ty się nauczyłeś wykrywać tak potężne bronie, jakby? Za czasów, kiedy ja z tobą rozmawiałem, dawno temu, ale to miałeś, nie miałeś takich fajnych rzeczy. O, mam tutaj warsztat, kuźnie, kowadło, wszystko mamy. Jeżeli byśmy chcieli faktycznie przygotować. Co tam, Karden, ty mi masz do powiedzenia jeszcze? Okej, nie masz mi nic ciekawego do powiedzenia, więc walić ciebie. Zatem, pozostało nam chyba tylko iść przed siebie, prawda? Nic za bardzo innego nie jestem w stanie zrobić w tym momencie. Mogę sobie walnąć jedynie potiona jakiegoś, żeby mieć HP na maksa. I poszukać tego maga wody, z którym mam się udać sprawdzić, co się dzieje z tą wieżą sygnałową. W takim razie ruszajmy. Teleportacja. Jestem autentycznie naprawdę ciekaw, co się dzieje. Teraz ostrożnie. Nie wiemy, co tam może na nas czekać. Chodź za mną i nigdzie się nie oddalaj. Nie mam zamiaru, idę za tobą i chcę wiedzieć, co się odpieprza tutaj na tej wyspie. Wieża sygnałowa zapłonęła. Wilczy synowie, no tak. Kolejni przeciwnicy. Jakby nam nie dość było tego, że napierdlamy się z lichwiarzem, to jeszcze z wilczymi synami. Teraz cię załatwię. Kusznik. Czemu ja w ogóle nie ten? Czemu ja w ogóle nie mam sprintu, kiedy mam broń wyjętą? Halo? Teraz mam? Teraz nie mam. Czy to kwestia tego, że mam dwuręczny młot? Zamiast miecza? Czy czego to jest kwestia? O, ale ich skosiliśmy bardzo ładnie, synchronicznie. Brawo. Nie wiem, jak masz na imię, magu. Ludzie Ulryka nigdy by sobie nie pozwolili na taką samowolkę. Po co mieliby atakować wieżę sygnałową? Chyba że... Szybko. Musimy coś sprawdzić. Zajęli Silbach? Silbach wygląda na nietknięte. Nie mogę dostrzec miasta z tego miejsca. Musimy wejść wyżej. Wyżej, czyli tutaj? Miasto zostało najechane? Nie, to przecież niemożliwe. Ulryk jest człowiekiem honoru. Nie odważyłby się na taki krok. Jaki krok? Widoczność nie jest najlepsza, ale jeśli mnie oczy nie mylą, to nad miastem rozciąga się łuna światła. Dostrzec można nawet kłęby dymu. Normalnie uznałbym, że to po prostu pożar, ale ci wilczy synowie na wieży sygnałowej... To nie może być przypadek. Ulryk zaatakował miasto? To była dla niego doskonała okazja. Po odpłynięciu wysłannika królewskiego, miasto musiało być zdezorganizowane. Jest tylko wysłannik jeden sposób, by to sprawdzić. Wrócę do klasztoru po resztę magów wody. Nawet jeżeli to wyłącznie pożar miasta, to i tak przyda im się nasza pomoc. Dlaczego Ulryk miałby dopuścić się zdrady? Sam mówiłeś, że to człowiek honoru. Bo jego zdaniem to nie jest zdrada. Dalej uważa, że cała wyspa powinna należeć do jego rodu. Już w młodości miał ogromne zapędy, by wyzwolić się spod jarzma Myrtańczyków. Myśleliśmy, że z wiekiem nabrał rozumu i pokory, ale wygląda na to, że jedynie czekał na dogodny moment, by uderzyć. Gdy byliśmy w Vardal, wyruszył gdzieś z większością swojego oddziału. Wtedy byłem zbyt zaaferowany kilkunastoma bełtami wymierzonymi w moje ciało.
ale teraz zdaje się to wszystko układać w większą całość. W mieście żyje mnóstwo ludzi, których znam. Musimy im jakoś pomóc. Czas nie gra na naszą korzyść, lecz bez pozostałych magów nie mamy szans. Ja teraz właśnie wybrałem sobie zakończenie, czy jak? Armią Ulryka. Nie będę bezczynnie czekał, podczas gdy moi towarzysze z gildii i przyjaciele są mordowani przez jakiegoś szaleńca. Wyruszam natychmiast. Twoje serce wypełnia troska o bliskich, ale musisz zachować spokój i zdrowy rozsądek, umierając. W niczym im nie pomożesz. W takim razie będę musiał jeszcze chwilę pożyć. Spokojem i liczeniem na innych pozwoliłem, by mój brat umarł. Kto wie, czy gdybym stanowczo wziął sprawy w swoje ręce, to teraz nie bylibyśmy już daleko stąd. Przeżyłem już dość dużo niebezpieczeństw czyhających na moje życie. Kolejne nie robi na mnie wrażenia. Dobrze, Marvin. I co się dzieje? Płonie miasto. Jezus, ile tu się rzeczy wydarzyło w ciągu tych dwóch odcinków. Mój mózg powoli przestaje to wszystko ładować. Jak ja się... Pytanie moje brzmi, jak ja się tu znalazłem? Wlazłem przez ten gruz? Co ja mam teraz zrobić? Jezusie. No i po chuj. Nie żałuję wyboru, że tutaj przyszedłem. Czas im wpierdolić. Do piachu, kurwa, z wami. Co to ma być? Orkowie atakują wyspę, a wy tutaj się będziecie napierdalać? Ten tutaj zawis... Jezus Maria! Co tu się dzieje? O, to też jest osobna instancja, widzę to miasto teraz. Można tutaj szybko ładować i zapisywać grę. Ty to kto, kurwa? Pora umierać, gnoju. Tędy nie przejdę, tak? To jest zabarykadowane. Muszę się przebić od innej strony. Jeżeli dobrze rozumiem. Mhm. Dobra. Idziemy szukać innej drogi. Cholera. Ta gra bardzo szybko zrobiła salto o 180 stopni. W pewnym momencie po prostu przestała się bawić w sielankę, jakieś kurwa robienie questów i tak dalej. Tylko zaczęła się kurwa ostra jazda bez trzymanki. Najpierw trzeba było się pozbyć kusznika. Potem tego, bo kusznik stanowi większe zagrożenie. Naprawdę aż no... Dużo rzeczy się tutaj dzieje. Bardzo mi się podoba muzyka w ogóle, jaka tutaj przegrywa, jest tak... Jest dobra w chuj. Czuję, jakbym faktycznie tracił w tym momencie połowę z ludzi, na którymi... Większość ludzi, na którymi zależało w ogóle w trakcie tej... Jezus, Herschlik, jak mam ci pomóc? Wiadro z wodą. Uere, wiadro z wodą. Herschlik. Funfel. Kurwa, masowe groby, ja pierdolę. Co tu się odkurwie? Gdzie ja mam zdobyć wiadro z wodą? Halo. Herschlik, trzymaj się, uratuję cię. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś cię uratuję. Gdzie ja mam zdobyć wiadro z wodą? Cholera. Gdzieś powinno być blisko. Tu jest woda. Gdzie wiadro? Herschlik był moim nauczycielem przez chwilę. Chcę go uratować, tylko nie wiem jak. Nie wiem, czy jest woda. Tu w ogóle w tej części miasta chyba nigdy nie byłem. Nie wchodziłem do tych zakamarków. Kurwa, tyle rzeczy, co ja tutaj nie zwiedziłem, to masakra. Gdzie... Gdzie jest... Tak, zablokuj się, Marvin. To na pewno przeskoczy nad tymi beczkami. O, właśnie. Gdzie ja znajdę wiadro z wodą? Halo? Ty, kurwo, daj wiadro z wodą. Daj wiadro z wodą. Kurwa mać. Tu gdzieś? Okej, w gildii się napierdalają, widzę. Gildia kupiecka została atakowana przez ludzi lichwiarza. What the fuck, dlaczego? What the fuck? Co się dzieje w tym mieście? Co tu się dzieje za mayhem? Dobrze, że się pojawiłeś. Te dranie wzięły nas z zaskoczenia.
Ludzie lichwiarza współpracują z wilczymi synami? Na to wygląda, chłopcze. Nie mam pojęcia, jak w ogóle udało im się dostać do miasta. Strażnicy przy bramie na sam widok obcych powinni zamknąć wszystkie przejścia. Nawet ludzie Ulryka nie sforsowaliby żelaznej bramy w kilka minut. Kanały. Wiesz może, jak wygląda sytuacja w pozostałych częściach miasta? Nie mam pojęcia. Ledwo usłyszeliśmy pierwsze odgłosy walki od strony bramy, a już wokół nas byli ludzie lichwiarza. Do siedziby też nie dotarł jeszcze żaden z końców, a to nie może znaczyć nic dobrego. Czy ze swoimi ludźmi był lichwiarz? Nie, nie widziałem nigdzie tego drania. Ludźmi dowodził chyba ten jego cieć, Bradlock, ale gdzieś straciłem go z oczu podczas walki. Cholera! Lorenzo! Szybko! Chodź za mną! Kurwa, no a co z Herszlikiem? Gdzie jest wiatr z wodą? Kurwa mać. On ten tutaj umarł. No cóż, wszyscy tutaj kurwa umierają. Mhm. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Kto by się spodziewał, że będzie z tobą tyle kłopotów? Pan Volker wyznaczył jako moje osobiste zadanie dostarczyć mu twój parszywy łeb. Ułatwiasz mi robotę, chłopcze. Dobra, po prostu chodźcie, zabiję. Dlaczego zabiłeś Lorenzo? Lorenzo sam wystawił na siebie wyrok śmierci. Dostał propozycję, której nie powinien był odrzucać. Volker proponował mu spokojną emeryturę w dobrobycie i przejęcie jego stanowiska. No cóż, ten drań był niezbyt skłonny do pójścia na ugodę. Dlaczego nie pomagacie bronić miasta przed wilczymi synami? Dalej tego nie pojąłeś? Ulryk i Volker zawarli umowę. Wspólnie zamierzają oczyścić to miasto z Myrtańczyków i wszystkich ich sługusów. Tylko czekali na odpowiedni moment, by uderzyć. Gadaj, gdzie jest lichwiarz. A czy to ważne? I tak nie wyjdziesz stąd żywy. Osobiście dorwę go jeszcze dziś i wypruję mu flaki. Powinieneś się w końcu nauczyć, gdzie twoje miejsce. Chyba będę musiał ci to przypomnieć. Kurwa, Bradlock, zamknij ryj i chodź się napierdalamy. Daj ci, kurwa, upierdolę banie, kurwa. Zdychaj, śmieciu. Okej, zaraz ja zdechnę. To niedobrze. Dobra, Bradlock, niestety nie przypadł mi w udziale, ale kurwa, przynajmniej nie żyją. Cholera, pieprzony Bradlock. Nie powinienem był go spuszczać z oczu choćby na moment. Jak ostatni tchórz zakradł się i zamordował bezbronnego człowieka. To wszystko jest sprawką lichwiarza. Bradlock to jedynie jego sługus. Lorenzo zostanie pomszczony razem ze wszystkimi ofiarami tego szaleńca. Już ja o to zadbam. Widzę, że tobie też zdążył zajść za skórę. Cholerny drań, ukrywający się za swoimi marionetkami. Jeśli go dopadniesz, to dopilnuj, by zdychał powoli i boleśnie. Kurwa, co się tu dzieje? Chciałbym pozbierać Bradlocka i zobaczyć, co mam przy sobie. Nic nie mam przy sobie. Oferta Volkera. Przeczytajmy, może będą jakieś tam informacje na temat miejsca pobytu Volkera. Gdzie to jest? Zakrwawiona kartka. Wygrałem, nie? Oferta Volkera. Nasze interesy nie zawsze szły ze sobą w zgodzie, jednak zawsze ceniłem cię jako roztropnego zarządcę. Dlatego właśnie kieruję do ciebie propozycję dołączenia do naszej sprawy. Razem z Ulrykiem pozbędziemy się Myrtańczyków z naszego miasta. To jedyny sposób, by Robar nie pociągnął nas na dno ze swoim królestwem. Razem z twoimi oddziałami może uda nam się przejąć miasto pokojowo. Pomyśl, ile istnień mamy szansę uratować. Wierzę, że doskonale sprawdzisz się jako minister gospodarki naszego nowego Archolos. Myśl szybko, gdy wybiją dzwony, dołącz do moich ludzi. Wybacz tak krótkie uprzedzenie, ale sam rozumiesz, nie mogę sobie pozwolić na ryzyko, Volker. Okej. Dobra. Chwila, moment. Czy jeszcze jestem w stanie uratować tego herszlika biednego? Gdzie ja mam zdobyć w ogóle wiadro z wodą? Halo, kurde. Irytuje mnie takie coś. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie mogę zdobyć wiadro z wodą. Czy Dima umarła? Nie wiem. Nieważne. To nie ma w tym momencie znaczenia. Herszlik, cholera jasna. O Jezu, biedny ten bezdomny, który tutaj... W ogóle, jak wy zapijecie wszystkich mieszkańców miasta, to czym wy macie zamiar rządzić? Bo nie do końca kumam. Kurwa, gdzie ja tutaj mogę znaleźć wiadro z wodą? Herszlik pewnie już się tam ugotował.
kurwa mać. Tu jest wiadro z wodą, Jezus, debilu. Ugasz ogień. Otwieraj drzwi. Dziękuję, pięknie dziękuję. Co w tym kufrze? Dawaj. Eliksiry, no tak, czego, co mogło być w tym kufrze? Ja się jeszcze wyleczę na szybko. Ulepszony eliksir leczniczy, niech będzie. Wybieram stąd. Herschling też nie wydawał się jakiś mega przerażony kwestią, perspektywą bliskiej śmierci, w której uniknął. No ale cóż. Lecimy dalej, idziemy zobaczyć, co się stało z koszarami straży. Czy też tam właśnie nam zabili... O kurde, strażnicy żyją. To dobry znak? Czy zły znak? Stój! Marvin? To ty? Trochę cię nie widzieliśmy w mieście. Gdzie ty się podziewałeś? To długa historia. Opowiem ci ją innym razem. Muszę dostać się do lichwiarza. Jeśli liczyłeś na bramę w koszarach, to możesz o tym zapomnieć. Roderich wysłał nas pod dowództwem Oktawa, byśmy przedarli się do magów ognia i sprowadzili ich do Starego Miasta. Zaraz po naszym wymarszu zamknął bramę, by ludzie Volkera nie przedarli się do koszar. I sam udał się na odsiecz gubernatorowi. Dlaczego do Starego Miasta? To właśnie z tamtej strony uderzyła większość ludzi Ulryka. Pewnie chcą zamordować gubernatora, by przejąć władzę. Co się stało z Oktawem i resztą? Te dranie zaatakowały nas, gdy tylko wyszliśmy z koszar. Oktaw oberwał kilkoma bełtami i padł. Oczywiście to ja jestem najwyższy rangą zaraz po nim, więc to ja będę musiał zaprowadzić tych chłopaków na pewną śmierć. Nie na to się pisałem, zostając strażnikiem. No, żyjemy w złych czasach. Kurwa decyzje, czy jak pomogę im dotrzeć do magów ognia, to coś stracę? Nie wiem, ale jestem dobrym człowiekiem i kurwa ci powiedz, idę im pomóc. Pomogę wam dotrzeć do magów ognia. Razem mamy większe szanse przedostać się przez miasto. Skoro dotarłeś aż tutaj, to może z twoją pomocą przedostaniemy się aż do magów. Ruszajmy! Tak, ruszajmy, tylko nadążajcie za mną, błagam. Zasywuję grę, oczywiście. Co my tu mamy? Wilczych synów. Zaczynają się, kurwa, problemy z wilczymi synami. Któż by się spodziewał? Mamy tutaj kusznika. Do piochu z wami. Dobra, nie żyją. Ty czego tam, kurwa, rżysz ze zwłok zawieszonych nad sufitem, kurwa, debilu jebany. Dobra, lecimy. Idę ci, kurwa, wbić mój młot w plecy. Menelu. Co, kurwa, jesteś sam. I co, nie, mamusia nie pomoże? Ojoj, nie żyjesz, kurwa. Dobra. Lecimy dalej przed siebie. Ciężko mi zidentyfikować te zwłoki, które tutaj są. Port zamknięty. Cholera, co tu się stało? Zabili nawet magów? Ino się, daj nam siły. Jak mamy z nimi walczyć? Nie wiem, twoi koledzy właśnie spierdolili. Uspokój się. Mamy zadanie do wykonania. Zadanie? Im już nic nie pomoże, nie widzisz? Wszyscy martwi. Nie zamierzam do nich dołączyć. Chłopie, kurwa, weź się w garść. No faktycznie, mag nie żyje. Zobaczmy, jak tam sytuacja na plebanii. Czy ci paladyni się jeszcze utrzymali? Jakiś paladyn tutaj widzę się utrzymał. O, żyjesz. Szybko. Musimy sprawdzić, czy któryś z magów przeżył. Z tobą, Runar, dawno się nie widziałem, naprawdę. Jakby już zapomniałem w ogóle, że istniałeś kiedykolwiek. Ale faktycznie był jakiś paladyn tutaj młody. Czy... co z magami? Żyją, nie żyją? O, żyje tutaj ktoś. Jak ci bezbożnicy śmieli podnieść rękę na sługi samego Inosa? Moi bracia. Moi kochani bracia, wymordowani w tak straszliwy sposób. Czy ktokolwiek przeżył na dolnym piętrze? Przykro mi, ten Gralu. Inosie, zlituj się nad nami. Zaprawdę nadeszła czarna godzina. Musimy jak najszybciej ruszyć na pomoc Roderichowi.
Razem z resztą straży walczą przeciwko Ulrykowi w Starym Mieście. W takim razie ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Holy fucking shit. Naprawdę jestem ciekaw, jak ta tutaj sytuacja się rozwiąże. I czy to tutaj już jest autentycznie sama końcówka gry? Nie mam pojęcia. Mamy już 30 minut odcinka, nie będę nagrywał dwugodzinnego odcinka, to nie ma najmniejszego sensu. Ale tak się zastanawiam, czy nie grać do oporu i po prostu potem pociąć tego odcinka, więc jeżeli faktycznie... ty masz kuszę. Jeżeli faktycznie podejmę taką decyzję, to się nie zdziwcie, jeżeli po prostu nie pożegnam się w tym odcinku i w następnym się nie przywitam, po prostu będzie ten odcinek pocięty, bo kurwa, nie mogę przestać grać w tym momencie. Przynajmniej do końca oblężenia będę siedział i napierdalał, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale chodźcie tu. Czemu wy rozkopujecie groby tak by the way? Nie chcę wychylać się, żeby mnie kusznik nie dojechał. Widzę, że bardzo kurwa próbuje, ale nie uda mu się. Kolega z młotkiem się zablokował. Oh shit! Ale bolało. Dobra, dobrze, że się wycofałem. Czy ja z dwuręcznym mieczem będę biegał, z bronią sieczną będę biegał szybciej? Nie, co się stało? Przecież wcześniej mogłem biegać z bronią dwuręczną w ręce. Nie rozumiem, czy coś się zbadziło, czy przez tę instancjonowaną lokację? Kurwa, też się wycofał jebaniec, cwaniak. Co wyście tutaj w ogóle groby rozkopywali? Czemu tak to ktoś prowadzi nabożeństwo? What the fuck? My się zabarykadowali i się modlą? Jeżeli tak, to kto się tam zabarykadował i się modli? Bez właściwego klucza nigdy. Okej, okay, nie mam pojęcia, kto tam siedzi. Ale też widzę, że się za bardzo tam nie dostanę, więc... Kto tam jest? Jakiś mak ognia tam siedzi. Ale wiecie, to po prostu nieważne. Wy tutaj stoicie i czekacie na mnie, tak? Musimy jeszcze sprawdzić kościół. Nie. Z pewnością któryś z wiernych szukał tam schronienia. Okej, okay, trochę się pośpieszyłem. Sam mówiłeś, że nie ma czasu do stracenia. Uratowanie choćby jednego wyznawcy Inosa, który szukał schronienia w świątyni, nie jest stratą czasu. Okej, czyli mamy iść do kościoła. To się trochę pośpieszyłem faktycznie. Trzeba było poczekać. Czy to nie był w ogóle posąg jakiegoś maga ognia, czy coś w tym stylu? Miasto w ogniu. Wrota do portu wydają się zamknięte i zabarykadowane po drugiej stronie. Ze wszystkich opcji przebicie się przez dzielnicę rzemieślników wydaje się najbardziej sensowne. Okej. Czyli będziemy musieli się jeszcze cofnąć do dzielnicy rzemieślników. Ale najpierw zobaczmy, co faktycznie w tym klasztorze się dzieje. Tędy raczej nie przejdziemy. Czyli od boku. Weź ten klucz i spróbuj wejść od strony cmentarza. Ja rozejrzę się na placu i wokół kościoła. Okej. No to lecimy. Ktoś idzie ze mną? Nie, ten tu zostaje, Magse tu stoi. Dobra, to ja się pcham do środka w takim razie. Kogo tam znajdziemy? Módlcie się, bo jego koniec jest blisko. Podejdź no bliżej, chłopcze. Ty również możesz doznać oczyszczenia. Czy tobie odjebało? Oczyszczenia? Tak, oczyszczenia. Jesteśmy winni w oczach Inosa. To dlatego zesłał na moich braci tak straszliwą śmierć. Mam oczyścić tych ludzi świętym ogniem. Co ty jesteś, kurwa, Denethor? Tengral przeżył. Może powinieneś z nim porozmawiać. Tengral od zawsze zazdrościł mi mojej więzi z Inosem. Nie zrozumie mojej misji. Spójrz, czy to nie pomnik Inosa przebudził się do życia? Co? Gdzie? Dobranoc, kolego. A wy stąd spieprzajcie czym prędzej. Cóżeś uczynił? Spokojnie, tylko śpi. Trimegisto próbował spalić siebie i wszystkich wewnątrz kościoła. Uznał, że przemówił do niego sam Innos.
Wykazałeś się wielką mądrością i sprytem. Nie możemy go w takim stanie ciągnąć przez miasto, ani ryzykować, że po wszelki wypadek cały kościół zabiorę mu wszystkie runy. Wrócimy po niego, gdy już zajmiemy się tymi obywatelami i sytuacją w Starym Mieście. Dobra. Kochani, nie lękajcie się. Odprowadzimy was w bezpieczne miejsce. Nie ma na to czasu, cholera. Podążajcie za mną. Masakra. Dobra. I co, mam biec za nimi? Gdzie ty w ogóle? Takim kurwa wężykiem biegną. Tup. I co, odprowadzisz na plebanii? To ma być bezpieczne miejsce, czy gdzie ich wsadzisz? Mam z tobą czekać? Mam biec do tego Starego Miasta? Co ja mam robić w tym momencie? Nie jestem pewien. Wolę poczekać na wszelki wypadek. Ta, wszyscy na plebanii? Nie, lecą z nami? Gdzie wy kurwa leziecie? Gdzie ty ich chcesz umieścić? Nie do końca kumam, co ty robisz, kolego. A, w sam środek bitwy ich wsadzić? Ty jesteś pewien, że to jest dobre miejsce dla nich? Okej, no. Już wcześniej natrafiliśmy na to miejsce. Możemy mieć trudność z przejściem. Koszarami też nie przejdziemy, bo brama jest zamknięta od wewnątrz. Widzisz te zniszczone deski w magazynie? Gdyby udało ci się w nie trafić, może mógłbyś się wspiąć do środka. Spróbuj przedostać się do koszar i otworzyć bramę od środka. My zaczekamy w jej pobliżu. Okej. Trafić czym? Prawdopodobnie kusza mi wystarczy. Tak, tu leży kusza na wszelki wypadek, gdybym nie miał swojej przy sobie. Więc kusza powinna mi w zupełności wystarczyć, żeby w to trafić? Halo? Okej. Spróbuj skoczyć sobie na ten murek. Okej, albo przeskoczyć na drugą stronę murku. Okej. Siadło. Hop. Mam radę tędy przejść, na pewno do koszar? Jeżeli tak, no to bardzo głupio ze strony straży, że taką tej dziurę pozostawili. Gdzie ja wyląduję? Gdzie ja wylądowałem tak właściwie? A, po stronie... Okej, wylądowałem w dzielnicy rzemieślników. Dobra, zobaczmy co tam u... O tego. O! Kurwa, czy wy ze sobą niedźwiedzia przyprowadziliście? Baez, ty kurwa debilu! Tego niedźwiedzia co hodował kurwa w podziemiach tej swojej tej... Ja pierdolę, no tego nie przewidziałem, że ty niedźwiedzia przyprowadzisz, nie? Odgarnie żyje. No można się było tego spodziewać, no. Cóż, trudno. Większość ludzi tutaj umarła, no. Naprawdę nie wiem, czym oni zamierzają rządzić po tym, jak wyrżną już całą tej... Całe miasto. Naprawdę ciężko mi tej pomyśleć, dlaczego to byłaby dobra decyzja, wyrżnięcie całego miasta. Szczęście ludzie Volkera przy Wilczych Synach są po prostu jacyś tacy łamagowaci, więc jakby nie obawiam się starć się z nimi. Wilczy Synowie za to w większych ilościach mogą się okazać zbyt zabójczy. Ale powinniśmy i tak sobie poradzić. Dobra, lecimy przed siebie. O, tu widzę, że jakieś... Coś ludzie tutaj pozostali, żywi. Ani kroku dalej, bo skończysz jak tamci. Sambor, to ja, Marvin. Odłóż to cholerstwo. Marvin? Co ty tu robisz? Myślałem, że dorwali wszystkich naszych. Dlaczego zamknęliście bramę? To nie my ją zamknęliśmy, tylko te psy Volkera. Spokojnie szedłem sobie w stronę koszar, gdy nagle zauważyłem jakieś zamieszanie przy bramie. Zdążyłem tylko przeskoczyć pod opuszczającą się kratą i zauważyć, że wartownicy leżą w kałuży krwi, a ludzie Volkera zamykają przejście. Wyciągnąłem kuszę i zastrzeliłem bydlaków, ale mocno mnie ranili. Chwilę później usłyszałem odgłosy walki od strony koszar, ale w moim stanie nie dałem rady tam wyruszyć. Jak twoja rana? Postrzelili mnie z kuszy. Całe szczęście, że Volker bierze na swoich ludzi jakichś wieśniaków, co nawet trafić z metra nie potrafią. Muszę tylko od chwilę odpocząć i będzie w porządku. Jak się trzyma reszta? Ludwiga spotkałem po drodze. Jemu też udało się w ostatniej chwili dostać do środka.
miał więcej szczęścia niż ja, bo przynajmniej go nie trafili. Ruud akurat był przy bramie podczas całego zajścia. Gdyby nie odwrócił na moment uwagi ludzi Volkera, to pewnie trafiliby mi prosto w głowę. No a o strażnikach już ci mówiłem. Widziałaś może resztę miasta? Też jest tam tak źle? Wygląda, jakby połowa miasta płonęła. Nie jest najlepiej. Ludzie Lichwiarza i Ulryka panoszą się i mordują obywateli w całym mieście. Ulryk? Co tu robi ten dzikus? Inosie, miej nas w swojej opiece. Zarówno strażnicy, magowie ognia, jak i gildia kupiecka bronią się na każdej ulicy miasta. Uda nam się odeprzeć ten atak. Obyś miał rację. Ludzie Lichwiarza zaatakowali koszary? Tak mi się wydaje, z tego co słyszałem. Odgłos był, jakby wybijali małą bramę jakimś taranem. Ale wolałem się nie wychylać, żeby mnie nie wykończyli. Jeśli będziesz szedł w stronę koszar, to zdaj Roderickowi raport w moim imieniu. Mam nadzieję, że jakoś sobie tam radzą. Ja trochę tutaj jeszcze odpocznę. I także się tam udam. A wy tutaj we dwójkę macie mi coś do powiedzenia? Marvin, prawda? Chyba już mieliśmy okazję się poznać. Mogę cię prosić na chwilę? Co chcesz? O co chodzi? Naprawdę, wolałbym porozmawiać o tym kilka kroków dalej. Chodźmy. Pośpiesz się, gościu. Tutaj naprawdę miasto płonie, a ty idziesz jak zbity pies. Dalej, raz. Nie jestem cyrulikiem ani alchemikiem, ale za młodu miałem okazję pomagać jednemu magowi w leczeniu rannych. Po tym, co widzę, nie sądzę, żeby ten strażnik wytrzymał zbyt długo. Bełt utknął w biodrze. Nie możemy go wyciągnąć ani zatamować krwawienia. Wiem, że całe miasto płonie i ludzie umierają, ale jeśli zależy ci na jego życiu, musisz zdobyć dla mnie kilka rzeczy. Nie mogę pozwolić mu umrzeć. Czego potrzebujesz? Muszę zasklepić ranę. Najlepiej będzie czymś bardzo gorącym. Może rozgrzany do czerwoności pręt. Ból może być jednak nie do zniesienia. Będę potrzebował dla niego jeszcze mikstury, siły i zestawu opatrunków. A gdzie ja mam to znaleźć? Pręty pewnie będą gdzieś u kowala. Reszty możesz poszukać w sklepie u tych sióstr za rogiem. Sam chciałem po nie pójść, ale usłyszałem bardzo niepokojące odgłosy. No i sam rozumiesz. Wrócę niebawem. Oby Adanos ci to wynagrodził. Dobra, jednak zmiana planów. Bardzo mi żal, ale zakończę ten odcinek. I tak zaraz nagram kolejny, jakby muszę wstać. Nieważne, to nie ma żadnego znaczenia. Będę siedział i grał, bo jestem naprawdę zajarany tym, co się dzieje. Mam nadzieję, że ten dzień wam się podobał. Jeżeli tak, to rozważcie zostawienie łapki w górę. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć!